pomagać w przerzucaniu zdjęć. I to będzie króciutki wykład, niezbyt naszpakowany teorią, dotyczący partikuł tradycji, innowacji i inspiracji, ponieważ powiedziano, że być może on zainspiruje do eksperymentowania z tą techniką. Będziemy zaczynać? Tak. Mamy program dzisiaj na wiemy. Będzie to mniej oczywiste, więc przede wszystkim na składnik nie zawsze muszą się pojawić. Natomiast do takiego wosku, który jest regułą, kupuje się w sklepie ten wosk. Bardzo to machać pomiędzy woskiem bardzo miękkim, typowym dla chantingu, a woskiem twardszym, mniej szlachetnym, typowym dla sterni. Natomiast tu jest wosk pszczelny, czyli ten podstawowy składnik, który dodajemy niekiedy do wosku. Bawienie wstępowanie jest, no ono rewolucyjnie głosowało rzeczywiście bawić nawet w sposób o wiele głębszy niż wprowadzenie później bawników sztucznych oczywiście. Ponieważ ciągły umożliwiają te dwie wypustki, przy których trzyma się palec, dzięki temu wie, gdzie postawiają się stempla, dzięki pojawieniu się bawników sztucznych. Stał się po prostu obrzydło, zarówno dzięki czapowi, jak i bawnikom sztucznym. Ten bawnik jawański stał się bardzo mieszany. Wcześniej główne ośrodki bawnika. Natomiast poza tymi tradycyjnymi bawnikami, które ma się gdzieś w skrzyniach, nie w skrzyniach, ale w domach, przydała, powiedzmy, mieć ten efekt takiego połamania. Wtedy daje się więcej parafiny. Batikiem na jawie pokrywano głównie stroje, to dzięki ingerencji początkowo Holendrów, potem kolejnych Europejczyków, to sposób zdobienia przerzucił się także na inne przedmioty. Przede wszystkim pojawiły się wraz z Holendrami batikowane obrusy i batikowane zasłony, ponieważ to było bardzo lubiane przez Holendrów. Natomiast później pojawiały się batikowane elementy w postaci właśnie takich miejsc, które w zasadzie one są dość rzadko stosowane. To jest stempel. Trochę uszkodzony, za to przepraszam. Ale nieuszkodzonego nie udało mi się kupić. Stempel, który w wersji swojej oryginalnej służyć powinien do batikowania szybszego, czyli stempel pojawił się na jawie w XIX wieku. Wcześniej, owszem, w XVIII wieku podobno pojawiały się drania. Jest już takim najdogodniejszym sposobem na położenie wosku ręcznego. On ma bardzo wiele odmiennych końcówek, od bardzo cienkich, jak tutaj. Mam nadzieję, że Państwo to dokładnie obejrzeli. To dość gruby. Nie jestem pewna, czy tutaj jest też załączony tak. Są załączone takie właśnie modele z kilkoma dziurkami, lejkami umożliwiające rysowanie za jednym zamachem potrójnej noły, idealne do rysowania batików samemu. Składa się z wosku pszczelego, 100%owego, z parafiny, której tutaj, która gdzieś krąży, tak? Bo tak leży. Może nie krążyła, nie krążyła? Nie. To proszę ją sobie obejrzeć. Podać. Z parafiny zmieszanej również z żywicą i z tłuszczem zwierzęcym. Tak się tworzy wosk, właśnie taki jak ten tu jest. Natomiast załączyłam jeszcze dwa przykłady wosków kupowanych, gotowych już. To jest wosk typowy do stempla. On jest podobny, tworzy się również, robi się również ze starego wosku, który się zbiera po... I dlatego będą mieli do siebie kilka pytanek, takich szybkich. Ty zostajesz na warsztat poznać? I ten, i rzucić się dalej warsztatu. Ja jeszcze dla Państwa mam dwa ogłoszenia. Te wszystkie prace, które dzisiaj zrobicie, muszą być pięknie zrobione, ponieważ to mam wystawione na wernisażu dzisiaj o 19 w ogrodzie naszym i będzie tego koncert Warsaw Wonderland Grow właśnie z Indonezji. Ubieram kwartów, bo ładnie jest pani dzisiaj ubrana. Jeszcze wcześniej kwartów, bo jak się tak, żółty, czerwony czy niebieski? Gdzie jest wasz żółty? Tutaj, żółwa, zielona. Mistrz, batik.
czerwonego lecą. Dzisiaj mamy... Dzisiaj na czerwonego. Mało, że do czerwonego, to jeszcze nie... nie chcą. Zakrzycenie naszą krawatów, co? To by było dobre. Dzisiaj przede wszystkim spotykamy się ze względu na prace, które wiszą dookoła. Nie o tych pracach powiem. Trzeba powiedzieć, że to Lila powie. Ale po co ja tam? Powiem dwa słowa. Ostatnio cię nie dopuściłam do głosu. Może na majestat. Słuchajcie. To jest niezwykła osoba, taki dobry duszek magazynu, który cały czas nad nami czuwa. I cały czas właśnie dzięki niej mamy różne materiały i możemy sobie batikować. I mamy wspaniałą pracownię. Właśnie zawdzięczamy to naszej dyrektor. Bardzo dziękujemy. Ja myślę, że ta pracownia dzisiaj rozprzestrzeniacie widzę, tak? No to życzę Wam dużego rozprzestrzeniania się na całą Warszawę. Dziękujemy bardzo. To dosyć zabawne, bo według mnie batik zawsze się łączył z Indonezją. To znaczy dla mnie to jest połączenie zupełnie naturalne. Sztuka, która tam jest sztuką, którą każdy zna, każdy używał i każdy kiedyś miał do czynienia z batikiem. Za nami możecie zobaczyć bardzo dużo dziwnych instrumentów, które są właśnie z Indonezji.
I może teraz o tych instrumentach i na tych instrumentach zagrają muzycy, a w międzyczasie posłuchacie historii o Indonezji i o tej muzyce. Także powitajcie Warsaw Gamelan Group z ambasady indonezyjskiej. Centralną, skąd pochodzi gamelan. Gamelan to jest ten zestaw instrumentów, który tutaj Państwo widzicie. Zestaw, który rozwijał się przez wieki na dworach jawajskich królestw. Dwa takie królestwa istnieją po dziś dzień, w Surakarcie i w Dżebdżakarcie. I cały czas sprawują właśnie mecenat nad muzyką gamelanową. Gamelan po indonezyjsku znaczy tyle, co uderzanie i zasad, których trzeba przestrzegać. Na przykład nie można przechodzić nad instrumentami gamelanu. Trzeba, mimo że one są niskie i czasami stoją obok siebie i korci człowieka, żeby zrobić ponad takim instrumentem krok, no to to jest wielka obraza. Musimy zawsze przechodzić pomiędzy instrumentami. Jeżeli są one ciasno zestawione, można je rozsunąć, przejść, zsunąć z powrotem. Przygotowaliśmy też, mamy poczęstunek indonezyjski, tutaj można się poczęstować, mamy indonezyjski rendang. To jest zapakowane w pudełeczkach.